prezesa Stowarzyszenia Miasta w Internecie, pana Arkadiusza Złotnickiego. Zaczniemy od kategorii dostęp do informacji publicznej i pierwsze miejsce w kategorii dostęp do informacji publicznej zajął Urząd Miasta Krakowa i proszę pana Roberta Skalnego, kierownika referatu systemów informacyjnych Miasta Krakowa. Drugie miejsce, Urząd Miasta Szczecina i zastępca prezydenta miasta jest z nami dzisiaj, pan Krzysztof Soska. Trzecie miejsce, egzekwo, Urząd Miejski w Gliwicach jest z nami pani Małgorzata Turejko, zastępca naczelnika wydziału w Biurze Prezydenta i Rady Miasta. I od razu zapraszam serdecznie przedstawiciela Urzędu Miasta Piekary Śląskie, panią sekretarz Renatę Łuczak. I teraz kategoria ponowne wykorzystanie informacji publicznej. Pierwsze miejsce, ex aequo, Urząd Miasta Olsztyna. Jest z nami, mam nadzieję, nadal pan Mirosław Sokolnicki. I Urząd Miasta Ruda Śląska, pani Agnieszka Gładysz, naczelnik Kancelarii Urzędu Miasta. Bardzo proszę. Nie mamy przedstawicieli Urzędu Miasta Jastrzębia-Zdroju i Urzędu Miasta Kielce, które zajęły drugie miejsce ex aequo. Trzecie miejsce, Urząd Miasta Krakowa ponownie. Zapraszamy, pan Robert Skalny. Dziękujemy ślicznie. A teraz powrócimy do programu. Dziękuję. I